Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc w całym kraju przyniesie dosyć niskie temperatury, od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 stopni na Mazowszu oraz na Górnym Śląsku. W zachodniej oraz w północnej części Polski prognozujemy pogodną i bezchmurną aurę. Niewielkie zachmurzenie pojawi się w Warszawie, Krakowie oraz w Rzeszowie. Ciśnienie wzrośnie do 1027 hektopaskali i będzie wysokie, wiatr słaby i umiarkowany. Sprawdźmy prognozę dla Europy. Jutrzejszy dzień przyniesie pogodną i słoneczną aurę na wschodzie Europy, przez Bratysławę, Pragę, Wiedeń, aż po Półwysep Iberyjski. Na Półwyspie Iberyjskim zanotujemy do 29 stopni. W pozostałych regionach deszcz pojawi się m.in. w Oslo, w Sofii oraz w Bukareszcie. W Skandynawii termometry wskażą od 7 do 16 stopni, 21 w Berlinie i w Wiedniu, 23 w Londynie. Sprawdźmy prognozę dla naszego kraju. Kolejny dzień w Polsce przyniesie bardzo pogodną i słoneczną aurę, przede wszystkim w południowej części kraju, a także w Wielkopolsce, Koszalinie oraz na Mazowszu. Więcej chmur pojawi się miejscami na północy, a także na zachodnich krańcach, ale w żadnym z regionów nie prognozujemy opadów. Temperatura maksymalna wzrośnie do 20 stopni w Zielonej Górze, do 18 stopni we Wrocławiu i w Poznaniu, do 19 w Katowicach, najchłodniej w Koszalinie 15 stopni. Ciśnienie wysokie, 1025 hektopaskali, wiatr porywisty, ale tylko na Pomorzu. Przejdźmy do prognozy na najbliższe dni. Piątek w przeważającej części kraju przyniesie deszczową i pochmurną aurę. Zakres temperatur wyniesie od 15 do 18 stopni. W sobotę opady przeniosą się nad południowe i zachodnie krańce. Temperatura maksymalna wzrośnie do 19 stopni na Pomorzu. Poza tym 14 stopni najchłodniej na Podlasiu. Niedziela przyniesie znacznie więcej słońca do Polski, przede wszystkim na północnych i wschodnich krańcach. Niewielkie zachmurzenie prognozujemy jedynie na Śląsku, a termometry wskażą od 15 do 19 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.